Ja chciałam parę słów powiedzieć o tym, co Agatka wspomniała, że wczoraj z Niną byłyśmy na tej konferencji Jakuba Kamińskiego i tego kościoła NOW. I w ogóle zacznę od tego, że siedziałyśmy w pierwszym rzędzie, tak po lewej stronie od sceny i tam byli jacyś ludzie, jakimiś liderami byli i była tam taka starsza kobieta i Nina o nią się modliła, i bo ona była taka właśnie, tak jakby nie było w niej życia, taka skulona była i Nina tam się tak pomodliła i później ta babcia zniknęła. Ja się śmiałam, mówię, ty, porwało ją. A później ta babcia wróciła i nagle taka rozpłomieniona tam tańczyła. Tak się ruszała i widać było tyle światła w jej twarzy i później się wymieniła telefonami właśnie. I to było coś pięknego, że siedziałyśmy obok tej osoby i było przyniesione życie przez modlitwę. Ale powodem, dlaczego tam poszłam, to jest to, że ktoś mnie nominował. I tam było jakieś takie losowanie gdzieś u Kuby Kamińskiego i zobaczyłam, że tam byłam wymieniona. I tam była cała taka grupa ludzi, łącznie z Marcinem Zielińskim, wymieniona w tej liście. I później dostałam informację właśnie, zapytałam się ich, czy dostałam ten bilet darmowy w związku z tą nominacją i powiedzieli, że tak. Więc dostałam ten bilet darmowy, żeby tam pójść. No i tam poszłyśmy z Niną i zostałyśmy zaproszone na obiad jako liderzy, więc i to też było fajne, dlatego że powiem tak, ja w ogóle to mam troszeczkę takie nastawienie, że mnie wyzywają od Belzebubów wszędzie, od czarownic. Ale jak tam poszłam, to w ogóle tak, była cała grupa ludzi, którzy mówili, znam cię, znam Kościół Mocy, znam wasze ewangelizacje, jesteście wow, jesteście w ogóle tym, czym w ogóle, co my chcemy robić. Robicie te różne rzeczy, co my o tych rzeczach marzymy. I szczerze mówiąc, to bardzo, bardzo mnie podniosło. Była nawet osoba, która mówiła, że kiedyś była tutaj chyba jeszcze na Kasprzaka właśnie w Kościele Mocy. Jej córka była tu uzdrowiona z raka, więc to było również takie bardzo podnoszące doświadczenie w sumie. No i dużo tam usługiwałyśmy, bo były dwa wywołania do modlitwy. I miałyśmy szansę nawet po prostu uruchomić prawidłowo modlitwę, bo ludzie chcieli jakichś tam przełomów, natomiast nie wiem, czy sobie zdawali w ogóle sprawę z tego, jaki to jest ciężar. Ktoś chciał być apostołem, tak? I była prośba, no pomódl się, żeby to uruchomić. Ja mówię, no dobrze, ale wiesz, apostoł to przynosi życie. To nie jest religia. Czy jesteś gotowy znienawidzić religię? Więc były takie rozmowy konfrontujące w sumie tych ludzi. Co oni tak naprawdę chcą? Bo jest łatwo wyskakiwać i mówić, chcę właśnie ognia i chcę przebudzenia i chcę, ale wiesz, ta cena, czy jesteś gotowy zapłacić tą cenę? Więc było dużo takich rozmów o to. Natomiast chciałam powiedzieć, że dla mnie osobiście to było bardzo dobre doświadczenie, dlatego że ja zrozumiałam, że w ogóle potrzeba nas. Amen. Ja zrozumiałam, że potrzeba mnie. Tak? Że jest wielka potrzeba. Ja to w ogóle widziałam, ja to zrozumiałam i zrozumiałam, że wiesz, czasami jak się jest tutaj, to się tak wydaje, że my tu jesteśmy, mamy tutaj taki świat, a jak jestem w tych miejscach, to ja w ogóle czuję ten zew tych serc o apostolstwo, o prawdziwe apostolstwo. Ja tam pokutowałam. Ja tam pokutowałam. Pokutowałam dlatego, że zobaczyłam całe rzesze młodych ludzi. Nie wiem, 80% ludzi tam miało poniżej 28 lat. I czułam zew serc o prawdziwe apostolstwo, o budowę tego wewnętrznego człowieka, bo jest takie
bo tam dużo było płomiennych właśnie też mów na temat tego, że potrzeba ognia, potrzeba właśnie proroczo-apostolskiej służby. Tam było dużo takich płomiennych deklaracji o tym, że Bóg tego chce, że oni mają wizję, że Bóg tego potrzebuje, że Bóg to chce uruchomić w tym kraju. I ja tak słyszałam takie, wiesz, takie angielskie powiedzenie, tak, że nie wystarczy talk the talk, ale trzeba walk the walk, czyli nie wystarczy o tym mówić, trzeba chodzić, trzeba w tym chodzić, trzeba tym być. I ja się bardzo z tym skonfrontowałam, o tym, że po prostu jest wielka potrzeba i mam nadzieję, że was to zachęci. Ja mam trochę o zapieraniu się, bo nie chciałam pójść na tą konferencję. Po poprzedniej się po prostu stwierdziłam, że nie chcę się denerwować, bo ja z tamtych rejonów pochodzę i po prostu bardzo mnie dotyka to. No ale to, co tam jakby ludzie, których bardzo precyzyjnie spotkałam, potwierdzili to, że my musimy być w takich miejscach. Amen. Spotkałam dziewczynę, z którą w ogóle moje losy się przewijają od kilku ładnych lat. Nie powiem, kto to jest, ale zaczęłyśmy rozmawiać. Poznałam w ogóle owoc modlitwy mojej kiedyś o jej rodzinę. Po prostu dziecko miało się nie urodzić, a się urodziło. I to było dla mnie potężnym świadectwem. A ona jeszcze powiedziała, słucham Agaty i w ogóle śni mi się Agata i śni mi się ta Basia. Ta Basia, wiesz, ta Basia. Wyświetnie, bo ta Basia właśnie tutaj za chwilę będzie. No i doprowadziłam do tego spotkania. Okazało się, że ta dziewczyna nie ma pewnej części ciała odpowiedzialnej za odporność organizmu. I powiedziałam, skoro jest Basia, ona ci się śniła, to niech Basia się o ciebie pomodli. I ona przyjęła wszystko, co Basia miała dla niej. Więc to było jedno z tylko z wielu spotkań, które mnie utwierdziło, że po prostu jesteśmy potrzebni w tych miejscach. Ale chcę wam powiedzieć o dwóch poselstwach, które tam usłyszałam, które wiem, że one były prawdziwe, tylko podane w niewłaściwym kontekście do niewłaściwych ludzi. Pierwsze poselstwo, pewien pastor miał wizję koni, które stoją w boksach i są takie gotowe, wiecie, najarane do wyścigu, już takie wyrywające się do wyścigu. I widział też konie, które stoją w stajni i są zaniedbane, są brudne, są niedożywione. I on zobaczył w pewnym momencie piękny kwiat. I zinterpretował, że te konie, które stoją w tych boksach, takie niedożywione i tak dalej, mają się pożywić tym kwiatem. I wiecie, ta konferencja wyglądała jak piękny kwiat. Ja wiedziałam, które konie są w gotowości. I widziałam też stan ludzi, którzy tam byli. I że podawany jest im jakiś kwiat. I mówi się im, pożywcie się tym. To był pierwszy obraz. A później przyszedł pan, nie pan, później przyszedł człowiek, który pastor, tak, pasta, z Indii. Bardzo namoszczony człowiek, po którego modlitwie w ogóle poczułam bojaźń, bo wyszłam modlić się o tych ludzi. I poczułam prawdziwą bojaźń, bo on uwolnił poselstwo przeciwko religii. I on, przedstawiając, bardzo głęboko przeżył wizytę w Izraelu, widział tam to morze martwe i powiedział, że morze martwe jest dlatego martwe, że przyjmuje, a w ogóle nie wydaje. I że wokół tego morza martwego są trzy miejsca.
Jedno to jest Sodoma i Gomora, drugie to jest Masada, a trzecie to jest En-Gedi, pustynia, gdzie płynie strumień i gdzie się schronił Dawid i gdzie przyłapał tego, którego postrzegał jako swojego wroga, Saula, i odciął mu kawałek płaszcza. I powiedział o trzech rodzajach kościoła, o tym, że Sodoma i Gomora to jest kościół, w którym jest świat. O tym, że Masada to jest kościół, który był powołany do tego, żeby wyciągać ludzi i żeby oni mieli schronienie w twierdzy, ale w momencie, kiedy ci ludzie zaczęli wychodzić i ratować tych ludzi, to najpierw sobie pomyśleli, o fajnie by było, żeby po takiej akcji zrobić tutaj, napić się dobrej kawy, no to urządzimy sobie kawiarnię. A później po kolejnej akcji pomyśleli, okej, jak już mamy kawę, to może jakieś fotele, jakieś coś, zrobić sobie jakiś chill room. I powoli ten kościół się po prostu zamknął. Zamknął się w swoich luksusach. I trzeci kościół to jest właśnie En-Gedi, to znaczy podział. I powiedział coś takiego, jak Dawid właśnie ścigał Saula i podkradł się, odciął mu kawałek płaszcza. On sobie zdał sprawę, że ten Saul, potężny, namaszczony na króla, nie jest jego problemem. Że jego problemem jest on sam, wszystko to, co on ma w głowie. I bardzo mocno odebrałam w ogóle to do siebie, bo zdałam sobie sprawę, że ten ruch, który rośnie wokół nas, te potężne wizje, które ma ten Kościół, w ogóle nie jest naszym problemem. Problemem jest tylko nasza małość. I to, co Basia w pewnym momencie powiedziała, ten tłum już zaczął tam szaleć, w ogóle te słowa piosenki trzeba było zagłuszać modlitwą językami, naprawdę. I Basia mówi, dobrze, wchodzimy teraz proroczo na krzesła i podnosimy ręce nad tym wszystkim. Nie? I to wymagało troszeczkę złamania, nie? Żeby w ogóle wejść na krzesło. Bo niby oni tam szaleli, ale oni, wiecie, robili sobie dyskotekę trochę. Stanęłyśmy na krzesłach i zaczęłyśmy się modlić, żeby jak najwięcej ludzi po prostu wyrwać z tamtego ruchu, żeby oni zobaczyli. I wierzę, że ci, na których położyłyśmy ręce, oni będą mieli jasny podział między tym, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Amen. Tym, co jest religią, a tym, co jest tylko chłamem takim. Amen. Amen.